Ej, cześć, siemanko. Pamiętaj, że jeśli Ci się filmik spodoba, to zostaw subskrypcję, łapeczkę oraz jakiś fajny komentarz. I co? Znowu leci intro. Cześć. W pierwszym odcinku z serii farmingowej, to nie jest farmingowa masakra, żeby nikt nie myślał, nowa mapka. Nowe gospodarstwo, nowe rzeczy. W każdym bądź razie będziemy na pewno tutaj bardzo długo. Więc co, my może wyjdźmy stąd jakoś. Aha, dobra. Dobra, otwórzmy sobie te drzwi. Dzięki. Także tak, mapka Bruzda. Czy teraz na Zwarburg? Czy mi się tylko to wydaje? Myślałem, że to nasze auto. Mapka Bruzda oczywiście. Mamy na swoim koncie 1 250 000. No i jakie my tu mamy maszyny? Już coś widzę, już coś stoi. Oczywiście. To jest nowe wydanie Bruzdy. No, 60. O Jezu. Super. Super. Pięknie. Światła eleganckie ma. Także... Dobrze, ale ustawmy sobie, wiecie co, jeszcze szybko. No mapa jest gigantyczna, wam powiem. Także no tu będzie co robić. Mam nadzieję, że wam też się to spodoba. I będziemy chcieli, będziecie chcieli więcej odcineczków takich, tak? Jakie mamy w ogóle pola, ktoś mi powie. Do uogarnięcia. Czekajcie. Aha, najpierw to chyba, gdzie, czekajcie, to jest moje gospodarstwo, tak? 25 tysięcy, dobra, kupiliśmy to pole. Aha, i to trzeba w ten sposób, dobra, rozumiem. A może kupmy sobie, które pole, numer 33, myślicie? Kupmy sobie 33 i 25, no i 34, dobra, już 3 to 3. 3 pola na start. 469 tysięcy. Dobra, a więc tak, żeby nie przedłużać, to przejedziemy się szybko zobaczyć, co nam tam, co my tam w ogóle mamy jeszcze z tych maszyn. No, 30, no 60 elegancka i dźwięki, mam nadzieję, że też będą dobre, staram się jak tylko mogę. Nie wiem, czy widzieliście odcinek z CS-a. Nowe intro jest, no mega, jaram się, zajebiste. Mamy case'a z jakimś, mamy nastawki, przyczepy, dobra, tu. I tu jest jeszcze, o, elegancko, rodzina 60 normalnie. Dobra, jest super, my sobie to zaparkujemy. Będę chciał zmienić teksturę w ogóle wszystkich na tutaj tych zbóż, upraw, ale to jeszcze... Jeszcze nie teraz. 34 jest gotowa niby do zbioru, aczkolwiek no nie jest jeszcze gotowa, wam powiem. O, może w ten sposób. Czy coś wymaga do tego, żeby to nawieść? Nie, u mnie wymagają tylko zaorania te pola. Dobra. Wiecie co? W każdym bądź razie kupmy sobie jeszcze ten teren. Nie wiem, czy mi starczy. Starczy mi, bo coś na kiszonkę jeszcze bym chciał, wiecie? O. W tym odcinku może zaczniemy sobie coś z kiszoneczki od razu. Czy ja mam tu w ogóle gdzieś silos? Tak by the way, bo się nie rozejrzałem sobie po tej mapie. Tu mamy wiaty, tu nie mamy nic. Dobra, podejrzewam, że będzie gdzieś po tamtej stronie silos, bo tu by chyba nie było go. A więc, no, mapka duża, spora, naprawdę spora. Mam nadzieję, że sobie tutaj, mam dlatego też te większe podstawowe maszyny. O, wow, co tu jest? New Holland, może być. New Hollandik ładny, dobra. My szukamy silosu. Silosu, znaczy nie silosu. Dobrze mówię, silosu. Tu mamy jakieś te nadstawki, one są te popsute. Kamerka będzie na pewno na farmingu. Na farmingu będzie kamerka, aczkolwiek nie, jeszcze nie teraz, bo muszę kupić lepszą. Lepszą jakościowo, o. Żeby ten obraz był taki ładniejszy dla was. Bo jak już nagrywać, to już myślę, żeby nagrywać konkretnie, tak z grubej rury. Tutaj co mamy?
Ej, co byśmy nie mieli tego? Tutaj jest dobra, tu jest. Tutaj jest. Tam jest róg. Czyli chwila. Bo mi się wydaje, że tu chyba my nawet nie mamy tego silosu. Czekajcie. Dobra. Chyba tak. Trzeba postawić. A ile mam pieniędzy? No dobra, starczy. Więc jedziemy. Dobra, chyba myślę, że taki jeden. To jest duży silos. No, taki. Tu jest wyjazd. Czekajcie. Jak tu się go obracało? Aha, jakoś się nie obracało, jakoś się nie obraca, dobra. Także niby tu byśmy mogli go dać. Ale z takim. Ale za duży jest, dobra, czyli dać. Średni silos. Aha, dobra, czyli. Dobra, damy ten duży. Bo średni silos to my szybko zapełnimy, obstawiam. I myślę, że nawet tu do tego płotu można by było dociągnąć go. Tak, żeby on tutaj jak najbardziej od razu już nam. Aha, czyli on wyjechał poza łąkę. No dobra, to się domaluje teren. Nie. Lalalala. Jak to jest? Teren. Dobra. Teraz pod czym tu się zmienia ten. Muszę ogarnąć te malowania jeszcze. Nie za bardzo wiem, pod którym tu się szuka tego malowań, co nie? Dobra, tu jest tak. Pod I, czy pod czym? Pędzla 6. Dobra, pod tabem. XD. Nie. Czekajcie, muszę tu spokojnie. Prawda, tutaj. To jest chyba ten szary. Tak. Dobra. Jest elegancko. O, rzeźbienie, malowanie. Jak to przyłączyć teraz? Dobra, nieważne. W każdym razie mamy już tutaj. Jeszcze Fiata mamy? Wow. Dobra, raz, dwa, trzy. Mamy to. Mamy bizonka. Wow, tu ile tych 60 jest? Cieszy mnie to bardzo, niezmiernie. Aha, to można tak, dobra, rozumiem. Rozumiem. Kupmy sobie teraz. Kupmy sobie coś do trawy. Zgrabiarkę, myślę, jakąś taką. No, 8,5 metra może być. Te odcinki też trochę miały sens, prawda? Na początku takie te z tych średnich maszyn będziemy kupować, potem będziemy szli w górę, nie? Wiadomo, wraz z gotówką będziemy szli do góry. Dobra, kosiereczka. Jest nawet taka. Ja bym chciał właśnie, jaką bym chciał. Dobra, kupmy sobie tą. Dobra, i teraz tak, 30 po to pojechać? No nie pojedziemy, bo tu oczywiście 30 by się złamała. Pojedźmy sobie nim. A poczekajcie, muszę zobaczyć, muszę zobaczyć. Ja! Normalnie, jak ja mam tu cały sprzęt. Ja nie potrzebuję już żadnych innych tam. Aha, tylko teraz pytanie, gdzie jest sklep? Ktoś jeszcze powiedział, gdzie jest sklep? Stacja. Gdzie tu jest sklep? Halo? Kup złoża. Zlewki. Zlewnia mleka. Stacja.
Dobra, NGS. Mlekpol. Tu jest sklep, czyli... No, też jest dobre, to jest też fajne wyzwanie, dlatego że będzie trzeba pokonywać dłuższe drogi. Więc tak, my sobie tutaj... Wow. To jest ruch, zapomniałem o tym, że to jest w ogóle ruch. Tu sobie pojedziemy w tą stronę, bo to... Co prawda, jak my to możemy jechać? Co prawda możemy jechać inaczej. Też. Dobra, ale pojedziemy sobie przez miasto. W tym odcineczku akurat sobie przez miasto pojedziemy. I to będzie taki organizacyjny odcineczek, bo jeszcze tutaj nic nie będę robił. Jak że tak powiem. Póki co to... No, powiem wam tak. Pola tutaj są, jak sami widzicie, ogromne. Co naprawdę na moje sprzęt, który tutaj dostałem już standardowo, jest wystarczająco... Jak na razie, wystarczający jest, tak? W której będą pola, zobaczcie, gigantyczne, w których naprawdę będziemy mogli, w których naprawdę będziemy mogli trochę popracować, których odcinki będą dłuższe, takie 40 minutówki. Ja oczywiście jak będą, powiedzmy, będę nagrywał, będzie tam odcinek godzina 30, tak? To będę robił takie cięcia delikatne, po prostu powiedzmy od początek pracy, połowa, koniec, coś tego typu, nie? Ale no, myślę, że ze żniw to będzie można tutaj sobie naprawdę teraz prosto jeszcze jechać. Tu w prawo, tu w prawo. No, panie! Co pan we mnie przypieprzył? Panie! Tu jakieś PGR-y, no po prostu coś super. O taką mapę mi chodziło. Tu jest kolejna jakaś wioska w ogóle. No spójrzcie, jak to wygląda. Tu jakaś kolejna gospodarstwo, jakieś takie małe. No super. Podoba mi się tutaj. Tutaj też jakaś tam. I tu te pola. I zobaczcie te pola. Gigantyczne pola. Będzie co robić na tych polach. Dobrze, mamy. Zobaczcie, duże sprzęty. I tu naprawdę myślę, że. Myślę, że na tych polach. Czekajcie. W prawo, tak? To przecież była trawa. To jest trawa niby. Jest coś innego zasiane. Okej. Okay. Jakieś drogi takie, o, zbieranie bel, chociaż no, nie, w moim wykonaniu to nie idzie mi dobrze, więc no nie wiem, czy ja będę, chyba będę bardziej wszedł w siano, po prostu. Gdzie jesteśmy? W kraśnie jakiejś. W jakiejś kraśnie. Czyli tutaj też o, stodoła elegancka, czy wiata, przepraszam, nie stodoła. Tu jakiś PGR. Zabieramy nasz sprzęcior. Które oczywiście. Aha, czyli nie zabiorę, czyli. Nie, no, dwa razy dobiorę. A nie ukrywam, że. Kurwa się tak, żebym ustawił. Nie widzę nawet. Wyjadą czy nie. No, więc myślę, że. To taki pierwszy odcinek jest to w sumie. Dzisiaj po prostu będę siedział. Dzisiaj siedzę i nagrywam. Do tam którejś godziny, jakieś 7 wstawię. Co prawda mogę jechać tamtędy, no ale już jedziemy po. Polną drogą, to polną. Więc mówię, no pola są mega, mega ciekawe, na mega duże maszyny. No akcje mogą być tutaj fajne, myślę. Więc tylko po prostu, no mega te pola wyglądają, są naprawdę gigantyczne, jaram się nimi. Bo w końcu będzie można jakoś takie grubsze akcje robić, wywóz na 3-4 przyczepy. Wiecie jak to jest. Rozumiecie mnie. Nie na tam jakąś przyczepkę i wejdzie 5-8 ton, tak? Tylko na taką konkretne, takie dwa zestawy, trzy. Gdzie naprawdę tego będzie trzeba jeździć, bo pracownik, którego zatrudnimy, będzie no musiał mieć też. Będziemy musieli do przodu być, tak? Mamy 117 tysięcy. Myślę, że czas na 15 taki standardowo chyba będzie ok. Powiedzcie sami, na jaki czas ustawiamy. Chyba standardowo na 15. Myślę, że będzie, nie będzie to. Będzie ten czas płynął tak, tak w miarę realnie normalny. Bo rzeczywisty to jest jedynka, to jest od minuta do minuty, tak? Naszej. To tutaj, no nie wiem, czy to się opłaca wtedy robić. Bo wszystko będziemy robili w dość wolnym tempie.
Dobra, to odstawimy sobie sprzęt. Bele, wróć. Dobra. Okej. No co, czyli widzę, że na razie póki co to wszystko rośnie. Dobra, później to się ogarnie. Wzrost rośnie, rzepak. Nawiedzenie 100%, dobra. No nic, no. Także, jeśli wam się spodobał odcinek, no może teraz taki, taka wstawka, wstęp do tego. O, jak. Także, no bo co, mamy 34, no jest dopiero w pierwszej fazie wzrostu. A właśnie, pokaż mi i 34, to będzie tło. Jak kot po płocie, jak kocur. Nie, bawełna. No nie mówcie mi, że to bawełna jest. Też nie spojrzałem. No, nie kupił tego. Więc kupił na przykład, no nie wiem, 35. Trochę dalej by się jeździło, ale ja to białe to nie bura. Nie, są 4 pola. Co my teraz robimy? Dobra, widzowie drodzy, tak na koniec już pytanie, co robimy z tym 34? Czy wypożyczamy sprzęt do bawełny? Nie wiem, czy w ogóle jest tutaj u mnie sprzęcior do bawełny. Musi być. Jest. Technologia. Mogę wypożyczyć. Lolo. Koszt. Nie. Bym chciał wypożyczenie. No nie wiem, ile tam. A jest. Na dzień 4000 bierze takie coś. 2000. I czy bawimy się w tą bawełnę? Po prostu. Czy ją po prostu zaorać? To już jest do was. Czy jednak sprzedajemy tą bawełnę? Bierzemy ją teraz tutaj, jak jest. Jak będzie pełna już do zbioru, czy nie po prostu, tak? Więc ja czekam na komentarze. Liczę, że jakieś będą fajne, co zrobimy z tym polem numer 34. Bo ja myślę osobiście, że można by było zaryzykować, wypożyczyć ten sprzęt. W sumie jeszcze mam trochę pieniędzy, no bo nie mam 480 tysięcy, ale tu co leży? O, jest. Ale no, kurczę, bawełnę można by było zebrać. W jakiej cenie? W ogóle jak my tu mamy, tutaj stoimy z co? Nisko, 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 nisko. To trzeba będzie dużo zbierać. To jest bawełna. Co prawda tylko 2000 mają. To co to jest? Nie wiem. Dobra. To jest to. Aha, oborników w ogóle nie przyjmują. Dobra. Także no, co robimy z tą bawełną? To jest pytanie pierwsze. Czy ją sprzedaję, czy ją oramy, czy po prostu wypożyczamy sprzęt i to no sprzedajemy, tak? Zawsze jakieś tam pieniądze będą, aczkolwiek no a i tyle, tak po prostu. Więc jeśli cię filmik spodobał, 24 minuty dopiero, jeśli cię filmik spodobał, zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję, napisz oczywiście komentarz, co z tym polem numer 34 robimy, to jest dla mnie bardzo ważne. I może w następnym już odcineczku będziemy mogli jakąś tam albo coś będzie można już dalej kminić i robić, tak? Z tą bawełną. Także cześć i dzięki. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i lajka. Cześć, trzymaj się.